oglądasz znajomy. O, kapie. Kiedy wróci mama? Pora, by spuścić z wora. No już, już. Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać Umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Mam kaca. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już! Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermoren. No, chodź.
Co do? Dość już wybuchów. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Vafeil Elaine Kedmilfolii. Gledivdorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu.
Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem. A... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Płotka. Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Niesie. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech no się przyjrze. Liczne deformacje, oczy, uszy, nozdrza, zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no
jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję.